kłaniam się, bo nie powiem witam, ponieważ nie wiem, czy jestem autoryzowany do powitania kogokolwiek tutaj, ale kłaniam się wszystkim bardzo nisko. I postaram się przeczytać moje wspomnienia, no bo to są właściwie wspomnienia, ale czy mi się uda, to nie wiem, dlatego że ostatnio, czy w ogóle, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek mi się udało jakiś referat przeczytać. No ale postaram się tutaj, dlatego że tu ważne są mi słowa nieraz. No a te słowa, zwłaszcza w moim wieku, to nieraz uciekają, no i po prostu giną. Proszę Państwa, ja zacznę może trochę, bo to będzie trochę chaotyczne wszystko, tak jak nasze rozmowy z panią profesor Pawłoczyńską, którą znałem na przestrzeni 10 lat, gdzieś chyba od 2003, może dwa, nie, ale chyba trzy. I też i te wspomnienia to będą takie otoczce chaosu. A zacznę zupełnie przewrotnie, powiedziałbym, nawet dlatego, że nie od pani profesor Pawłoczyńskiej, ale od Zygmunta Baumana. Bo zdarzyło się tak, że właśnie ten, no kto to był Zygmunt Bauman, to ja myślę, że tu większość Państwa wie. To znaczy młodsi wiedzą na pewno, młodsi dla mnie to są około 60. Natomiast powiedzmy ta reszta cała, no to jest zupełnie, jest poza granicą wieku. Takiego. Więc oczywiście Zygmunt Bauman, kiedy dokonał pewnej wolty w swoim życiorysie, chciał koniecznie uzyskać jakieś rozgrzeszenie. No nie to rozgrzeszenie takie, powiedzmy, które my tam dajemy, no ale inne. I dlatego, jak twierdziła Anna Pawłoczyńska, wyłudził po prostu od Stanisława Osowskiego, który był bardzo wtedy chory, no właśnie takie rozgrzeszenie, ponieważ jak powiedział to sam w pewnym wywiadzie, takich jak on to były setki i tysiące, a więc właściwie powiedzmy on się nie poczuwa do żadnej winy i chciałby no właściwie funkcjonować w takim towarzystwie, no w jakim funkcjonował właśnie profesor Osowski. To miało być takie pewnego rodzaju alibi dla niego. I na ten temat wypowiedziała się również i Anna Pawłoczyńska i jej wypowiedź to chciałbym już przeczytać teraz in extenso. Bauman i ja mamy różne doświadczenia młodości. W latach, kiedy on był kształcony do wykonywanych później ról społecznych w Związku Sowieckim, w którym cybernetykę i socjologię określano jako burżuazyjno-imperialistyczne mędniactwo. Ja 3 lata od niego starsza spędzałam ten czas na obserwacji uczestniczącej Pawiaka, Auschwitz-Birkenau i Flossenbürga. Często wydaje mi się, że przy bezdyskusyjnie wybitnym intelekcie Baumana nie jest możliwe, by nie rozwinął i nie widział, że zrozumiał i nie widział, że totalitaryzm liberalny przyspiesza procesy społecznej degradacji, że tylko ludzki, niezależny rozum jest zagrożeniem dla dzierżących władzę w zglobalizowanym świecie, ponieważ oni czynią to anonimowo i planetarnie, tak trudno jest ich skontrolować. O obaleniu się nie wspominając. I że przemoc bez użycia siły polegająca na bombardowaniu ludzi ładunkiem dreszczy ułatwiających rządzenie nimi była jedną z systematycznie stosowanych i skutecznych metod niegdyś komunizmu, a obecnie liberalizmu. To jest koniec cytatu wypowiedzi profesor Pawłoczyńskiej, która nastąpiła w wywiadzie
przeprowadzonym przez Jerzego Szczęsnego. Proszę Państwa, no to jest rzeczywiście przewrotne, bo ja chcę mówić o Pani Pawłoczyńskiej, ja zacząłem od Baumana i to powiedzmy właściwie jest, był to biegun, przecież przeciwny biegun w stosunku do niej. Ale kontradykcja tkwi tutaj tylko w zestawieniu osób, gdyż gdy chodzi o peregrynacje życiowe, one chodziły właściwie trochę w tym samym czasie i może no, nawet tą samą drogą. Oczywiście tylko w przeciwnych kierunkach, rzecz jasna. Bauman wyniósł swą karierę, jak wielu innych z ZSRR, i budował przemocą i intelektem. Tego mu przecież nie można odmówić. No i właśnie ten intelekt u niego pani Pawłoczyńska w pełni uznawała. On budował Polskę Ludową, która de facto była kolonią sowiecką, jak każda kolonia z biegiem czasu się nieco emancypującą. Pawłoczyńska kształciła się w instytucjach, w cudzysłowie oczywiście, którym podobne musiał też i znać Bauman, z tym, że on pracował nad ich zaludnieniem. Ona później przez całe życie właściwie starała się z tymi instytucjami nie tylko polemizować, ale wprost walczyć. Związała się z profesorem Stanisławem Osowskim i przy całej swojej, nie tylko z nim zresztą, jak słyszeliśmy tutaj w poprzednim referacie, ale to był właściwie chyba taki jednak mistrz wiodący. Przynajmniej z rozmów, jakie ja z nią toczyłem, to tak się powiedzmy to kształtowało. Przy całej swej skrzętnie bronionej autonomii intelektualnej i może także i innej, ceniąc sobie przyjaźń i kontakty na gruncie wspólnych przemyśleń, wymiany poglądów, a zatem wprost tęskniła, zwłaszcza kiedy wiek coraz bardziej ją wiązał z domem, pozostawała hermetycznie zamknięta w świecie swoich wyobrażeń i przekonań. Dyskusja z nią musiała mieścić się w ramach wzajemnego szacunku dla reprezentowanych wartości. O ile o te wartości rozbijały się wszystkie próby włamania się do jej intelektu, w świat emocji, wreszcie także w świat realiów życiowych, kiedy propozycja bywała oczywista i jednoznaczna. Ta propozycja brzmiała do und też. Potrzebujesz czegoś, więc daj i ty coś. Pawłoczyńska przeżywała wiele chwil, kiedy pokusa, żeby walkę zakończyć jakimś kompromisem, była wielka. Pani doktor, która poprzednio nam tutaj skreśliła jej życiorys, powiedziała, jakie trudności miała Pawłoczyńska, żeby znaleźć zwykłe miejsce, już nie mówię na ziemi, ale do spania wprost. Otóż pokusa wtedy musi być wielka, kiedy człowiek aż tyle potrzebuje. Otóż jej ta jednak, ona się jednak skusić nie dała. Właściwie kompromis dla niej, przynajmniej o tyle, o ile ja ją poznałam z moich rozmów z nią, był właściwie niemożliwy. Nawet nie do pomyślenia. Ale ona sama kiedyś mówiła, no kiedy zobaczą, kiedy i Saul jest między prorokami. A więc kiedy i ona będzie właśnie po tej stronie, po jakiej, powiedzmy, była wówczas cała rzeczywistość nasza, no to wielu innych wahających się powie, no pójdę i ja. Otóż to było dla Pawłoczyńskiej nie do przyjęcia. Dla ludzi niezdecydowanych na takie frymarczenie w PRL nie było miejsca. Pawłoczyńska przecież była przez jakiś czas krótki w partii, bo ona usiłowała się dopasować, nie potrafiła po prostu. To, co innym przychodziło, jak zjedzenie bułki z masłem, dla niej było nie do przekroczenia po prostu. Anna Pawłoczyńska też w końcu przeżyła, bo w końcu później znalazła i to swoje miejsce do spania i to wcale nie najgorsze. A można nawet powiedzieć pod każdym względem zadowalająco.
ale nie spełniła się jej nadzieja na powrót tego, co obca przemoc wzięła na powrót w 1989 roku. Zmiana ustrojowa, niepodległość, demokracja, wszystko to już u samego początku było rozmyte, tylko z pozoru prawdziwe, a więc fałsz był tu o wiele większy i bardziej dojmujący, aniżeli w PRL, gdzie jednak pewne sprawy stawiano jasno. I tu zaczęła się Pawełczyńskiej droga pod górkę. Zmyłka z palców wzniesionych w kształcie litery V entuzjazm Sejmu Kontraktowego, prezydentura Jaruzelskiego, uwłaszczenie aparatczyków, ich nawrócenia, w cudzysłowie, na nowy porządek, albo może i więcej, wszystko to mogło przekonywać kroczących w tłumie, ale nie człowieka, który nie rezygnował z myślenia na własny rachunek. Z tymi nawróceniami, proszę Państwa, zrobię dygresję, byłem kiedyś w Poznaniu po doktoracie. Jedliśmy obiad w stołówce. Było nas tam tylko kilku przy stole, jeden z profesorów, który deklarował się jako komunista, zresztą powiedzmy, no był chyba komunistą, ale takie komunistów jak on, to ja nawet szanowałem, proszę Państwa. I on do mnie się pyta nagle, bo była mowa również o pewnym polityku, który bardzo się eksponował na Jasnej Górze. Był to chłop dość wysoki, więc na klęczniku w kablicy Matki Bożej się trochę musiał wypiąć, powiedzmy, no i wypiął się właśnie do kamery, proszę Państwa. No i nawiązując do tego wydarzenia, ten profesor pyta mnie, no mówi, ty jesteś, mówi, duchowny, a czy ty wierzysz, powiada, w te nawrócenia wszystkie, nie? Ja mówię, słuchaj, ja wierzę tylko w Pana Boga, on mówi, i tak trzymać. Proszę Państwa, no więc tak, takim człowiekiem właśnie, który nie potrafił zrozumieć również przemian 89 roku, była Anna Pawełczyńska. I może właściwie, właśnie, gdybym miał streścić nasze wszystkie rozmowy dość liczne, no to wszystkie właściwie obracałyby się wobec tego problemu, tylko że to raz było rozbudowane w tę stronę, raz w tamtą, no ale zasadniczy kierunek był właśnie zawsze ten. Proszę Państwa, dlaczego doszło do mojego spotkania z panią Pawełczyńską? No nie mogę tu pominąć człowieka w tym względzie najważniejszego, który siedzi tam. Nie muszę chyba wymieniać jego nazwiska, bo to jest nasz tutaj dzisiejszy wódz i organizator. A to było po przeczytaniu. Teraz tutaj się mogę pomylić, pamięć mnie zawodzi, czy tych kresów, czy też głowy hydry. Kresy wyszły w 2003, głowy hydry w rok później. Pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy z panem Wyszeradem na ten temat i on powiedział, ksiądz koniecznie musi odwiedzić panią profesor Pawełczyńską. No więc, no bo zawsze, no koniecznie, może tak, może nie, zobaczymy. Byłem w Warszawie kiedyś, miałem trochę czasu, miałem jej telefon, a powiedziałem sobie, zadzwonię do niej. Zadzwoniłem, zaraz podniosła słuchawkę, bo jak się okazało, telefon był zawsze w zasięgu jej ręki. I ja mówię, no jestem taki i taki, na pewno pani nie wie kto, no ale pan Ryszard Surmacz po prostu zachęcił mnie, żebym pani złożył uszanowanie. Kiedy mogłoby to nastąpić? A ona powiada, a jak daleko ksiądz jest od mojego mieszkania? Ja mówię, no tak daleko bardzo nie jestem, a był u świętego Jakuba na zadaniu, na plebanii. No to proszę, no to kiedy? No to ja zrobię kawę zaraz. No oczywiście ruszyłem od razu, trafiłem tam, to nie było takie łatwe zresztą. No i w ten sposób zaczęły się moje odwiedziny przy ulicy Akademickiej. Chciałem, więc jak powiedziałem, chciałem się umówić, tak myślałem, że to będzie, no powiedzmy, za 2-3 tygodnie, za miesiąc może, w tej godzinie. Nie, no to było zaraz, za 15 minut, już siedziałem u niej w tym foteliku,
przy oknie i ona zaczęła mnie od razu egzaminować z pewnych moich, powiedzmy, no nie poglądów, ale powiedzmy czynności i tak dalej. Powiada, nie ksiądz, nie myślisz, że ja o księdzu nic nie wiem. Powiedzmy, ja wiem i tam jedno czy drugie czytałem. No oczywiście bardzo dobrze. Tak i tym razem rozmowa poszła, tak jak wszystkie inne, bez patrzenia na zegarek. I zawsze ta rozmowa była o czymś ważnym. Zawsze z wielką troską o los Polski, o ludzi, o sumienie, o prawdę. Na początku sądziłem, że to powtórka z katechizmu. Ale było też odwoływanie się do poglądów mistrza, a więc pana Osockiego i innych, powiedzmy, ludzi, z którymi ona miała kontakt, których ceniłam. Właściwie, powiedzmy, trudno było tak bardzo zorientować się na początku, z jakiej skarbnicy ona czerpie. Kiedyś, kiedy już byliśmy uwolnieni od konwenansów, a więc nie było już tak, pani profesor będzie łaskawa i tak dalej, zaczęliśmy taką rozmowę, powiedziałbym, naprawdę. No i powiedziałem jej, ponieważ byłem już po przeczytaniu wtedy głów Hydry, powiedziałem jej, proszę pani, mi się wydaje, że pani jest bardzo na prawicy. Spojrzała na mnie i powiedziała, a co to jest prawica? A lewica? A co to jest lewica? Proszę księdza, niech ksiądz nie operuje takimi pojęciami. Ja nie jestem na żadnej prawicy ani na lewicy, ja jestem po stronie człowieka. To jest wszystko. I zaraz kolejne pytanie. A więc kto jest liberałem? No bo to są zasadnicze pojęcia. Jeśli chcemy rozmawiać na jakiś temat konkretny, no to trzeba wiedzieć, kto jest kim i jak się definiuje. Ona powiedziała liberał. Liberał to jest taki, który pragnie wolności, ale dla siebie. I dlatego nie może dopominać się o wolność dla drugich, dlatego wolność drugich ogranicza jego wolność. A więc chyba sprawa jest jasna. A więc jesteśmy już w porządku, gdy chodzi o pojęcia, definicje, więc możemy teraz mówić o sprawach poważnych. Kim właściwie była? To pytanie zadawałam sobie zawsze i zadaję sobie do dzisiaj. Chyba, ponieważ już też jestem trochę posunięty w latach, to już na nie nie odpowiem. No ale w każdym razie pytanie samo już jest ważne. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba by sięgnąć do jej kresowych opowieści. Miała mentalność kresową, typowo kresową mentalność. Ludzi, czytałem sporo wspomnień, pamiętników ludzi z kresów. Dla tych ludzi nie było ważne to, co na przykład dla mnie było. Ja pochodzę z kresów zachodnich, ale kresy zachodnie, myśmy ich nie stracili, tylko powiedzmy, jakoś tam dotrwaliśmy. Ona wyszła z kresów, które już nie istnieją. Ona pisała o kresach, o końcu kresów, powiedzmy. To jest to. I dlatego dla niej pewne rzeczy były po prostu oczywiste, a drugie niezrozumiałe. Ona właściwie żyła trochę przyrodą, mimo że właściwie nie wychodziła już, kiedy ja ją poznałam, to na niej nie chodziła z mieszkania. Ale to jest pewna mentalność, jeśli się jej nie rozumie, to się też nie rozumie do końca człowieka, z którym się rozmawia. To jest jedna sprawa. Ludzie z kresu pomijają szczegóły i drobiazgi, natomiast trzymają się bardzo rzeczy zasadnicze. I dlatego, kiedy mówiliśmy o rewolucjach, była mowa o różnych rewolucjach, ale tak w 1989 roku wydawało się nam, że to też jest rewolucja. Ona powiada, nie. To była próba na pół gwizdka i nie udała się. Więc tutaj można powiedzieć, u niej to zanalizowanie tej mistyfikacji, jaka wtedy, powiedzmy, się dokonała, orientowało ją na rzeczywistość no, bieżącą, no, którą, powiedzmy, wszyscy razem przeżywaliśmy no, i nieraz w sposób taki no, dosyć niebudzący specjalnego entuzjazmu.
Moje rozmowy z Anną Pawelczyńską cechowała pewna zmowa milczenia, jeśli to tak można nazwać. Po prostu pewnej tematyki się nie poruszało, a przecież była ona w podtekście tego, co oboje poruszaliśmy. Ja mam w tej dziedzinie jakieś chyba wbudowane w psychikę embargo. Pani Anna doskonale wiedziała przecież, kim jestem. No, jestem księdzem, jestem z Kulu. Wtedy byłem jeszcze na Kulu oczywiście. Zastanawialiśmy się nad zadaniami, jakie w nowej sytuacji politycznej kraju to środowisko ma do spełnienia. Czy w ogóle jeszcze ma jakąś misję do spełnienia. Dodam tu, że zarówno ona, jak i ja nie mieliśmy ani odrobiny zaufania do nowej puli celebrytów, od których na kilometr czuć było nieszczerość i zapach dawnych aparatczyków, którzy na takich atrapach jak Wałęsa, Geremek, Mazowiecki, no wielu innych zresztą podobnych, budowali swoje włości, czyniąc ich włodarzami, włodarzem pana tam Balcerowicza, innych ekipy, mające za zadanie najbardziej właściwie ugruntowanie nie tylko swoich wpływów, ale i aktywów. I to był też przedmiot tej rozmowy, no, która toczyła się wokół okrągłego stołu. To znaczy nie to, żebyśmy my tam byli, ale stale właściwie ten okrągły stół wracał. Pawełczyńska była bardzo uwrażliwiona na każdy autentyzm jakiś. No, przy tym okrągłym stole no, siedziało tam kilkadziesiąt osób i to można powiedzieć, mówiąc tak kolokwialnie, każdy pies innej wsi trochę. Ale u niej dominowało w jej wypowiedzi, powiedzmy, pytanie, co tam było szczere, a co było tylko fingowane. Po to, żeby zamydlić oczu, żeby uspokoić społeczeństwo, żeby powiedzieć, słuchajcie, już teraz nie podskakujcie, bo myśmy już wszystko załatwili. Proszę Państwa, ona wiedziała, jaki był mój stosunek do Wałęsy. Wałęsa kiedyś tu był na Kulu, dawali bilety, powiedzmy, żeby się dostać na spotkanie z nim. Ja mój bilet chętnie komuś odstąpiłem. I to powiedziałam i ona powiedziała, to na ten temat więcej nie mówmy, bo wiadomo, powiedzmy, mamy to samo stanowisko z niego. Ale ona powiada, dlaczego papież może z nim tam gdzieś zakopanym na jakiejś łące się spotkali i sobie szeptali na ucho. Ja mówię, no wie pani, papież, no papież jest papież, co ja mam do papieża? Ja nie mogę nic tu powiedzieć, powiedzmy, o czym mówili. No tak, ale i ale. Takie były rozmowy z Anną Pawełczyńską. Nieraz pytała, czy czasem gdzieś po kryjomu nie wykradłem jej myśli, kiedy już byłem za blisko i ją wyprzedzałem z pewnymi tezami, prawda? Coś mówi, wydaje mi się, że ksiądz tam gdzieś się wślizgnął i wykradł mi moje myśli. Bywało, że wpadłem jak po ogień i jakieś umówione spotkania czekały, a tu o wyjściu nie mogło być mowy. Dodam tutaj zaraz, że żadna z naszych rozmowy nie była zakończona. Tak, żeby powiedzieć, no tak, doszliśmy do takiej konkluzji. Tylko zawsze mówiłem, pani profesor, ja naprawdę w tej chwili muszę iść. No to nic, no to proszę bardzo, to następnym razem. No i takie to było. Proszę Państwa, nie taję, że pragnąłem te moje obrazoburcze nieraz myśli gdzieś zweryfikować i właściwie tutaj nigdzie nie było ku temu okazji, bo jak tylko się odezwałem, na kiedyś mówiłem na przykład, że Wałęsa to jest kompletny bałkoń, no to mnie tutaj ludzie osądzili o to, że bez patriotyzmu, bez poczucia jakichś tam spójni takich innych, no jeszcze powiedzieliby tylko, że bez wiary, no to wtedy już byłbym ugotowany za to. Proszę Państwa, u niej mogłem to weryfikować i to było coś ogromnie ważnego. Nieraz naprawdę nie miałem czasu, ale kiedy byłem w Warszawie, jakoś tam zabłądziłem zawsze na tę Wałęską. To, co mówiła, jej tok myślenia i argumenty, którymi dawała priorytet,
były całkowicie zgodne z moimi, ale nigdy nie padło słowo Kościół. Nigdy. Parafia, wspólnota. Do kościoła świętego Jakuba to było 200 metrów. Zaraz jednak nasuwał się nowy temat, jakoś się tamto urywało, kiedy ja wspomniałem, przyszedłem właśnie od świętego Jakuba, to ona zaraz zmieniała temat, zaraz było coś innego. Jakaś uliczka, którą uciekaliśmy od tego tematu. Wreszcie próbowałem inną furtką. Kiedyś tak od niechcenia zagadnąłem proboszcza świętego Jakuba, następcę mojego przyjaciela, księdza Żukowskiego, księdza Bartuszka, czy zna panią Annę Pawełczyńską? Bo to jest przecież twoja parafianka, powiedziałam, mieszka przy ulicy Wawelskiej. Tak się zastanowił. A w którym miejscu? Ja mówię, na róg tam akademickiej, Wawelskiej. Mówię, naprzeciw, powiem, prawie tego lotnika, który stoi tam na środku. Nie, mówi, nie znam, nie. A nazwiska słyszałeś? Nie słyszałem. Opowiedziałem więc krótko jej to spotkanie. Myślałem, no teraz będzie jakaś reakcja. Żadnej. Też nie. No to i zaczyna mówić na zupełnie inny temat. Proszę Państwa, dlaczego nie śmiałem jej pytać, czy pani jest wierząca, czy nie, no bo to oczywiście zbyt obcesowe pytanie i zresztą powiedzmy, no takich pytań się nie stawia po prostu, no trudno. Trzeba przekonać się z rozmowy, czy z jakiejś powiedzmy postawy, czy czegoś tam, ale się, o to się nie pyta. Proszę Państwa, dlaczego ja to drążyłem? Dlatego, że jej różne stwierdzenia, odwoływanie się do Pisma Świętego, do tradycji Kościoła, niemal do ojców Kościoła, do papieża Jana Pawła II. No do wartości przede wszystkim, wartości, które ona wyznawała, były arcychrześcijańskie. Ja nie wiem, czy bardzo jakiś, powiedzmy, prawie inodore sanctitatis, powiedzmy, zmarły, tak bardzo szanuje te wartości, i wyznaje je, to znaczy wyznawać, to znaczy jednak praktykować też, powiedzmy, jak ona. No i dlatego był taki ciekawy, proszę Państwa, co zrobić. Ale z biegiem czasu, kiedy rozmawialiśmy na te różne tematy, ta sprawa właściwie dla mnie się wyjaśniła. Ja bym chciał tutaj, powiedzmy, no, to moje spostrzeżenie zdefiniować, bo chyba warto tu to zrobić, przynajmniej ono jest subiektywne i można je zakwestionować, można po prostu nawet, powiedzmy, nie brać tego pod uwagę, co powiem. Ale ja powiem tak, czy pani Anna Pawełczyńska była niewierząca? No ja uważam, że niewierzący nie może być nikt, dlatego że albo wierzy w Boga, albo wierzy, że Boga nie ma, czyli jest wierzący. No bo dowodów żaden człowiek na nieistnienie ani na istnienie Boga nie ma. Dowodów, ja mówię, takich klasycznych, powiedzmy, według naszego sposobu, powiedzmy, teorię poznawczego. Właśnie tego nie ma. Poza tym jednak nie może być człowiek niewierzący, który odwołuje się do wartości wiecznych. Bóg jest wartością wieczną. Ona się odwoływała do tych wartości wielokrotnie. A więc powiedzmy, czy była materialistką? No oczywiście nie mówię tu o materializmie takim, który my mamy na myśli zawsze, kiedy to słowo wypowiadamy, ale takim dialektycznym materializmem. Nie, nie była, na pewno.
Ja stwierdziłem z rozmów z nią, ona po prostu nie była w obrębie Kościoła. A to jest zupełnie coś innego niż człowiek niewierzący, powiedzmy. Ona wierzyła we wszystkie wartości, powiedzmy, jakie niesie Ewangelia, chrześcijaństwo. I mało tego, ona ubolewała, że te wartości dzisiaj, powiedzmy, są niby komunizm się skończył, a mnie ksiądz zobaczy, jakie to są wartości. Przecież to nie są żadne wartości, o których ciągle się wspomina aż do znudzenia. A więc tak to widziałem. No ale jak to wytłumaczyć jej, powiedzmy, no takie, bo przecież to, że ona miała światopogląd chrześcijański, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Proszę otworzyć książkę Głowy Hydry, przecież tam co druga strona to jest odwoływanie się do tych wartości, powiedzmy. Więc to człowiek, który by tych wartości nie wyznawał, to by była jakaś, powiedzmy, karykatura obłudy. A przecież tego nie można mówić o Annie Pawełczyńskiej w żaden sposób. Ja ją widziałem później już, w czasie naszych tych wszystkich takich spotkań, jako no taką właśnie osobę z Kresów i to jeszcze z XIX wieku, z drugiej połowy XIX wieku, kiedy królował pozytywizm. No i kiedy taki ziemianin jeden z drugim, powiedzmy, no my całe ściany obwieszone, powiedzmy, tam krzyżami, powiedzmy, obrazami, no i oczywiście pilnował bardzo, żeby jego domownicy byli na mszy świętej, no ale on nie uważał sam, że powinien tam być, nie? Proszę Państwa, i to była taka postawa. Tutaj ona po prostu jak gdyby cofała się do tego kresowego czasu, powiedzmy, z którego wyszła i gdzie być może nawet w takim otoczeniu dorastała. Bo to był fantasy jakby taki, powiedzmy, tam jeszcze niektórzy ludzie, bo później to ziemiaństwo się bardzo, bardzo, ja bym powiedział, nawróciło w tym, ale w tym dobrym znaczeniu, ale czas, w którym ona dojrzewała, jeszcze tam były te pobudki. Ja myślę, że to było to właśnie. Proszę Państwa, odejdźmy od tego tematu. On mnie najbardziej zawsze interesował, dlatego może tutaj trochę, no jak powiedziałem, chciałem czytać, no i co z tego czytania wyszło, to widać. Ale chyba powiedziałem to, co chciałem powiedzieć na temat. Proszę Państwa, diagnozy sytuacji społecznych były obecne w pismach Pawełczyńskiej, znajdujących ją. A ta ludzie mający z nią kontakt, powiedzmy, no, w rozmowach, wiedzą, że właściwie ona tkwiła w tej ocenie bieżącej rzeczywistości. Była socjologiem, ale nie takim socjologiem, powiedzmy, szkolnym, powiedziałbym. Takim, który, powiedzmy, uważa, metoda to i tego wymaga, więc ja tu idę za tym, powiedzmy, już mam wszystko załatwione, wszystko wyjaśnione. Nie. U niej ta wiedza socjologiczna przekładana była na dziś, na wczoraj, powiedzmy, na bieżące życie. I proszę Państwa, mi się wydaje, że właśnie taką socjologię ona wyniosła z seminarium profesora Kuczewskiego. Tylko ona ją po prostu potrafiła zastosować i to zastosować w sposób radykalny. Stąd na przykład jej to określenie, które pierwszy raz u niej występuje, lumpenelita, proszę Państwa. Ja kiedyś ją spytałem, pani, no przecież niektórzy mogą czuć się obrażeni. Ona mówi, niech się czują obrażeni. Mają się czuć obrażeni. Dlatego, że elita to jest słowo, które zobowiązuje. To jest pojęcie, które zobowiązuje. A ci ludzie nie dorastają, elita są, to jest wybór, to jest wyborowe towarzystwo. A to jest wyborowe towarzystwo, ale całkiem arebuły, o odwrotnym kierunku. I dlatego określiłam ją jako lumpenelita. Proszę Państwa, myśmy mówili bardzo dużo o różnych osobach, no bo
Ona tkwiła, tak jak pani doktor tutaj nam przedstawiła, no w także wszelkim środowisku, że to środowisko właściwie w niej żyło cały czas. Ja tego środowiska, powiedzmy, no nie znałem niektórych ludzi, to byli ludzie, którzy odeszli przeważnie, no znałem ich z pracy, powiedzmy, no w ogóle, no z jakiegoś słownika biograficznego, ale ona tym żyła. I dlatego pewne wolty, jakie ona obserwowała u ludzi, powiedzmy sobie, współczesnych w tym świecie, w którym żyła tu i teraz, one były dla niej właściwie nie do przeskoczenia. Ona nie mogła się z tym po prostu pogodzić. W związku z twórczością Anny Pawełczyńskiej nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Na ile dziś współczesny inteligent zdaje sobie sprawę ze stabilności tego pojęcia w chwili obecnej? To znaczy potrafi zrozumieć tok jej myśli o treściach, jakich jest ona nośnikiem. No trochę takie jest zdanie trudne, ale tu właśnie chodzi o diagnozę, jaką ona dawała obecnemu społeczeństwu. I na ile człowiek to rozumie, bo niektórzy, na przykład ja rozmawiałem z ludźmi, którzy czytali Głowy Kindry i powiedzieli, no ona taka malkontentka, wszystko widzi czarno. Przecież tam ona niczego nie widzi czarno. Ona portretuje rzeczywistość i to, powiedzmy, portretuje nie jakimś obrazem retuszowanym, ale takim właściwie, jaki on tam w obiekcie wpada. W rozważaniach, a także w powrotach do czasów minionych, co czyni tak po mistrzowsku, jest jakaś taka pedagogia. Nauka nie jest dla niej sztuką dla sztuki, można nawet więcej powiedzieć. Jest ona w pojęciu jej sztuką użytkowną. Nauka nie może być tylko dla siebie, dlatego że jeśli ona jest tylko dla siebie, no to postawmy ją do lamusa albo postawmy gdzieś jako bibelot i koniec. Natomiast ona musi funkcjonować w życiu, musi być użytkowna. Musi czemu służyć. A to oznacza konieczność podporządkowania się przynajmniej o tyle, że przeprowadza się jakiś rachunek sumienia, remanent ukazujący, co mamy na debacie, a co na debecie, a co na przychodzie, w sensie naszej odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność jest również u niej właściwie takim kapitalnym pojęciem, które wkracza wszystkie rozważania na temat tego, co człowiek czyni. Jedni pojmują ją jako odniesienie do Boga, inni jako pozycję, inną pozycję, laicką, biorą pod uwagę. Jest jeszcze pośrednia droga, jest nią odwołanie się do wartości humanistycznych. I moim zdaniem tutaj u niej było to odwoływanie się stale do wartości humanistycznych. Pawełczyńska nie traciła nadziei, że po obecnym wysychaniu tych wartości, tych korzeni, korzeni tych wartości, przyjdzie czas na ponowne ich ożywienie. To przekonanie towarzyszyło każdej rozmowie z nią. A przecież oznaczało ono nieco innego, jak właśnie oczekiwanie na powrót do świadomości społecznej, do wartości czerpiących swą siłę z człowieka, jako istety rozumnej i z natury dobrej, choć często wykolejonej. Nie było rozmowy, żeby ona mnie nie zachęcała, żeby pisać, gdzie można, analizy rzeczywistości, dlatego że coś zawsze zostanie i trzeba to ludziom dawać. Jeśli masz, to dawaj, nie wolno ci tego zachowywać dla siebie. Proszę Państwa, to jest... Ja mam blog, powiedzmy, no nie powiem gdzie, bo to jest tam sporo na tym blogu i sporo jest tam trochę namieszane, ale to była jej zachęta, powiedzmy sobie, i dlatego ja, kiedy oglądam bliżej Dziennik Wiadomości czy coś, idę do komputera i sobie od razu na ekran rzucam, powiedzmy, pewne myśli, no i później oczywiście to nie nawiązuję. To jest lekcja, którą otrzymałem z rozmów z Anną Pawełczyńską.
Zawsze było to wezwanie. Nie wolno przechodzić obojętnie. No i jak widzimy z jej publikacji, no ona obojętnie sama nie przechodziła. Ta wiara w odrodzenie wartości humanistycznych oznaczała u Pawłoczyńskiej zarazem ogromne zaufanie do człowieka. To było też zdumiewające. Ona nigdy, kiedy mówiło się nieraz o tych ludziach nawróconych w cudzysłowie, albo takich, którzy jeszcze tkwili w strukturach, tam SDRP, to i tamto. Ona mówi zawsze, coś w nim jest, to trzeba wydobyć, on musi być z nami. Dlaczego ma być? Ona oczywiście nie uznawała takich ludzi jak Bauman, nie, oczywiście takich nie. Bo uważała, że to są ludzie interesowni, ich nawrócenie było porządne. Ale w stosunku do innych, no, do których możemy mieć zastrzeżenia z takich czy innych powodów, powiedzmy, jakich to robimy dobrze. Ona miała bardzo wielki ładunek tolerancji, proszę Państwa. I to w imię tego odrodzenia wartości humanistycznych, humanitarnych. Proszę Państwa, mógłbym na tym właściwie zakończyć, no bo albo w ogóle gadać jeszcze z godziny, nie? Bo dlatego, że te tematy, które myśmy tam poruszali, no one są stare dziś aktualne, co tu dużo mówić. To są tematy, w których my żyjemy, no i które nas trochę, trzeba powiedzieć, kąsają z takiej czy innej strony. I jej też to wszystko właśnie tak dogryzało, powiedziałbym. Ona była zawsze zakłopotana, kiedy się pytało o jej, no na przykład, jak się pani czuje w tej chwili? Nie? No czuję się tak, tracę wzrok, nie będę mogła czytać już, ani pisać. To była to ta codzienność, powiedzmy, ale ona czuła się nie miarą codzienności, tylko miarą tego, co działo się w Polsce, co działo się z Polakami, co działo się ze społeczeństwem, a zwłaszcza z narodem. Dziękuję.